Uspokój się, ta elfka miała rację. Ty nie miałaś mnie czasem pocieszać? Nic nie poradzisz na to, że nosisz gen Lary. Odziedziczyłaś jej talent i jej siłę. Ta elfka oddałaby 100 lat życia, żeby być na twoim miejscu. Nie wyglądało na to. Otrzymałaś wielki dar, ale tylko od ciebie zależy, jak go wykorzystasz. Co to jest? Naszyjnik. Lary Doren. Jest piękny, ale... Noś go, proszę. Chodźmy, mam dość tego miejsca. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj, na Hindersfjall. Poznałam w Lofoten takiego chłopaka, Skiala, i chciałabym... O co chodzi? Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Skial zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Chciałabym się chociaż pożegnać. Pójdę z tobą. Dzięki. Możesz nas przeteleportować na Hindersfjall? Mogę. Ruszajmy. Tylko wracajcie szybko, dobrze? Mhm. Do zobaczenia. Rozejrzyjmy się. To powinien być w miarę świeży grób. Dzięki, że przyszedłeś tu ze mną. Nie znoszę chodzić po cmentarzach, zwłaszcza sama. Rozejrzyjmy się. Chodź. Lasse syn Njorda. Olaf syn Ove. Inge córka Trotnira. Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu Skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem. Nie spalili go. Tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Sukinsyny. Co? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości.
Co wy tu robicie? To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy Skiala. Grzebiecie tchórza, wbrew temu, co postanowili starsi. Odejdźcie stąd! To wbrew prawu! Nie podnoś głosu, bo zaraz trzeba będzie kopać drugi grób. Jak możecie go bronić? Miejsce tchórza jest w rowie. Skial uratował wam życie. To mnie szukał dziki Gon. Gdyby Skial mnie wtedy nie wyprowadził, z Lofoten nic by nie zostało. Czego niby upiory miałyby chcieć od byle dziewki, która... Nie jestem byle dziewką. A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne, co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobów. A to, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie, niech Skiala sądzą bogowie. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Nawet nie wiesz, jak strasznie mnie to gryzło. Przynajmniej nie będą go opluwać po śmierci. Zbierajmy się. Wracajmy na statek. Mój dom jest od dzisiaj twoim.
Po prostu świetnie. Spójrz na to. Wiedźmy, nie? Chodźmy. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy jak Vilgefortz? Kiedy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe. Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu, który kazał sobie wprawić w oczodoły dwa wielkie rubiny. Dalej nic nie widział, ale ponoć prezentował się. Bardzo gustownie. Słyszysz to? Mhm. Utopcy ją chroniły. Chyba nie będzie się teraz grzebał w tej padlinie. Mamy tu coś do zrobienia. Medalion drży. To miejsce mocy.